Witamy Was serdecznie na tegorocznym Hof Dayu, czyli dniu otwartym w 9. Liceum Ogólnokształcącym imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie. Ja nazywam się Hubert Redak. A ja Marysia Bieniek i dzisiaj będziemy mieli przyjemność poprowadzić dla Was to wydarzenie. W tym roku po raz pierwszy od 4 lat mamy możliwość spotkać się z Wami na żywo, a nie tylko na transmisji. Nadajemy do Was z Chorzej 88, skąd usłyszycie różne wywiady z uczniami naszej szkoły oraz osobami, które przyszły zobaczyć to wydarzenie. Nasi uczniowie przygotowali dla Was kilka atrakcji oraz spacer po szkole. A z naszej strony będą m.in. wywiady z samorządem szkoły, organizatorką Hofczelni, szefami festiwalu teatralnego 12 minut oraz festiwalu filmowego 9 minut oraz szefami szkolnej telewizji i wolontariatu. A teraz zapraszamy Was na sport promocyjny naszej szkoły. W 9. Liceum Ogólnokształcącym imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie stawiamy na rozwój. Nasz cel to nabywanie umiejętności, które ułatwią uczniom start w dorosłe życie. Chcemy, aby każdy, kto opuści mury naszego liceum, czuł, że dzięki ciężkiej pracy może spełnić wszystkie swoje marzenia. Pragniemy tworzyć szkołę, która odróżnia się od innych. Dlatego działamy metodą projektu. Dajemy uczniom wolną rękę pod nadzorem. Dzięki temu mogą oni samodzielnie realizować przygotowane przez nas zadania. Projekt Kraków, projekt żydowski, projekty matematyczne, gra terenowa, którą przygotowujemy na przywitanie nowych uczniów szkoły, czy nawet dzień otwarty, nad którym zawsze długo pracujemy, to tylko kilka z wielu przykładów aktywności uczniów. Każdy członek naszego grona pedagogicznego stara się przekazać uczniom wiedzę w atrakcyjny dla młodego człowieka sposób. Nauczyciele ciągle szkolą się i odkrywają nowe metody nauczania, aby móc dotrzeć do młodego pokolenia. Świat się rozwija, a my wraz z nim. Dlatego dużą część funduszy przeznaczamy na ciągłe wyposażanie i unowocześnianie sal lekcyjnych oraz budynku szkoły. Wierzymy, że ważne jest świadome podejście uczniów do wyboru zawodu. Dlatego współpracujemy z wieloma instytucjami, uniwersytetami oraz absolwentami naszej szkoły, aby pomóc uczniom w podjęciu tej trudnej decyzji. Wiemy jednak, że organizm człowieka nie jest przystosowany do ciągłej pracy. Dlatego staramy się nauczyć młodzież, że w życiu potrzebne są też momenty na odreagowanie stresu. Dobrym sposobem na to jest na przykład sport. Obecnie staramy się zwiększać liczbę miejsc przeznaczonych do aktywności fizycznej. Posiadamy salę fitness, siłownię, salę gimnastyczną i wiele innych, a już niedługo powstanie u nas hala sportowa. Jesteśmy otwarci na świat. Dużo podróżujemy. Nasi uczniowie jeżdżą na wyjazdy narciarskie, wymiany uczniowskie, rejsy po Goryą, a także zwiedzają wiele państw. Pomysłem naszych uczniów są również imprezy, takie jak Noc Artystów czy Hof Garden Party. Możemy pochwalić się wieloma już zrealizowanymi, ale i wciąż toczącymi się w szkole działaniami, takimi jak coroczne Święto Szkoły, w którego przygotowanie włącza się cała nasza społeczność. W trakcie wydarzenia odbywają się liczne wykłady i konkursy. Miłośnicy kamery znajdą też coś dla siebie. Hoffmanowa Television dzielnie towarzyszy nam we wszystkich szkolnych wydarzeniach. Na sportowców czeka Hof Basket League oraz Hoffmanowa Liga Kopaczy, czyli mecze w koszykówkę i piłkę nożną rozgrywane na przerwach między klasami. Naszą dumą są różne inicjatywy uczniowskie. Ogólnopolski Festiwal Filmowy 9 minut i Festiwal Teatralny 12 minut zrzeszają tych bardziej i mniej amatorskich twórców filmów i sztuk. Tutaj, pod dachem naszej szkoły. Wydarzenia poprzedzają długie i pracochłonne przygotowania, nie tylko ze strony artystycznej, ale również organizacyjnej. Specjalnie powołane sekcje uczniów pod nadzorem nauczycieli dbają o porządek i jak najlepszy odbiór widowisk. Nie brak przy tym dobrej zabawy, radości, a nawet łez szczęścia. Naszą licealną społeczność tworzą ludzie, którzy mają różne pasje i marzenia, a szkoła umożliwia im ich realizację oraz rozwój. I właśnie dlatego 9. Liceum Ogólnokształcące imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie jest tak otwarte i unikalne.
warto zaznaczyć, że nowa hala sportowa jest już otwarta, a spacer po niej możecie zobaczyć na stronie internetowej szkoły www.hoffmanowa.pl. Oprócz tego doszło też kilka nowych inicjatyw. Jedną z nich jest Hofcella, festiwal muzyczny, która pierwszą edycję miała miejsce rok temu. Zapraszamy Was na reportaż z tego wydarzenia. Dobrze, powiedz mi, bo jesteś jednym z organizatorów Hofcelli, czy spodziewałeś się takiej ilości ludzi? Absolutnie nie. Wiedziałem, że dużo biletów zostało sprzedanych w naszej szkole, ale absolutnie spodziewałem się, że będzie tu aż tyle osób i jak tak patrzę, to wygląda jak prawdziwy, rzeczywisty festiwal, nie organizowany przez szkołę, ale przez profesjonalistów, jak duży festiwal publiczny. Tak, to jest niesamowite, że bardzo wiele ludzi przyszło spoza Hofmanowej. To nie są tylko uczniowie Hofmanowej, także to niesamowite, że Hofcella ma aż taki wydźwięk. Powiedzcie mi, dziewczyny, na kogo czekacie najbardziej? Na Pęczefa. Na The Bass Hoppers, bo to jest nasz kolega i bardzo go lubimy. Bardzo serdecznie pozdrawiamy, czekamy na Antona Apęczewa. Proszę Państwa, bardzo szybki wywiad. Proszę mi powiedzieć, jak dużo osób weszło? Oj, bardzo dużo, ponad 200 chyba. Ponad 200 osób? Ponad 200 dzisiaj i generalnie około 400, tak myślę. To jest lista i ona jest naprawdę bardzo długa. Czy to jest lista osób tylko z Hof? Nie, teraz już wpuszczamy rzeczywiście osoby, które nie są z Hofmanowej, ponieważ oczywiście osoby z Hofmanowej kupowały bilety wcześniej. Teraz bilety, które zostały zakupione wcześniej, po prostu są wyskanowywane na liście, dajemy wtedy opaski, a osoby, które rzeczywiście teraz kupują bilety, po prostu płacą, my ich wpisujemy na listę i są. I więc mamy tutaj całą listę, pod koniec policzymy, zobaczymy, ile rzeczywiście tej osób będzie, bo jak na razie... Około? Oj, około. No, 400-450. To jest niesamowita frekwencja jak na festiwal muzyczny. Pierwszą edycję, to jest pierwsza edycja po prostu Hofcelli, a mamy tak wspaniałe zasięgi, że tylko pozazdrościć. Powiedzcie mi, jak się czujecie po swoim występie? Jestem bardzo zaskoczony, że taka jakaś dziewczyna na pierwszym rzędzie, w ogóle trzy, bo przy skarżankami śpiewały Sea of Trees, naszą piosenkę. I ja bym, o kurde, że nie wiem kto to jest i śpiewał piosenkę, także... Nie wiem, jeżeli to oglądasz, jest mi bardzo miło i postaram się Ciebie znaleźć teraz tutaj gdzieś. Witam bardzo serdecznie, jak się Pan czuje przed występem? Jeszcze możesz powtórzyć pytanie? Tak, jak się czujesz przed występem? Czuję się bardzo podekscytowany, ponieważ jakby jak zobaczyłem w ogóle jaki jest tutaj super vibe, jakby jest słoneczko, jest jakby planerek, więc jakby nie mogę doczekać, naprawdę, czuję się taki nabuzowany, ale dobrą energią. A czy Ty się stresujesz? Powiedz mi, czy się stresujesz? Nie, ani trochę. To nie jest wasz pierwszy występ. No nie jest nasz pierwszy, tak. Tutaj trochę wyjadacze w pewnym sensie, ale no i tak, no jest ekstra, naprawdę. Czy to jest cały skład zespołu? Czy ktoś z wami jeszcze gra? Jeszcze jest nasz perkusista Kuba Kaliszewski, który nie wiem gdzie teraz jest, ale... Jest na backstage'u Kuba. Ale nie mniej, jest bardzo potrzebny w zespole mimo wszystko, więc... Na pewno przyjdzie i na pewno zdąży, nie możemy się doczekać. Jesteśmy tutaj z osobami z sekcji technicznej. Powiedzcie mi, czy wszystko idzie zgodnie z planem? Wszystko idzie perfekcyjnie, wydarzenie dzieje się świetnie. Tak, nie było żadnych problemów? Nie było żadnych dużych problemów, które by zaburzyły tok. Jest już to bardzo szybko je rozwiązaliście. Proszę, powiedz mi, jak się czujesz jako organizatorka takiego wydarzenia? Jest na pewno dużo emocji ze względu na to, że jest naprawdę dużo osób, więcej niż się spodziewaliśmy, ale myślę, że... Jest lepiej też niż się spodziewaliśmy organizacyjnie. Dobra, a takie luźne pytanie, czy podobają Ci się stylówki ludzi? Tak, są niesamowite. Ja naprawdę patrząc na niektórych, to jestem naprawdę pod wrażeniem, że na festiwal licealny ludzie się naprawdę tak zaangażowali, żeby tak niesamowicie wyglądać. No, w końcu Hofcella, Coachella, no tutaj niedaleko myślę, że niedługo dorównamy poziomem. Panowie, fajnie, że jesteście tutaj z nami. Powiedzcie mi, jak po występie, jak uczucia? Było naprawdę super. Graliśmy na 5 festiwalach, takich festiwalowych, licealnych i ewidentnie tutaj było najlepiej. No, bez oczywiście braku szacunku do innych festiwali, bo też były świetne, oczywiście, ale na przykład tak. Poziom organizacji, rozmiar i tak dalej. I też fajnie, że wy jesteście, jestem na totalnym haju dopaminowym, świetnie się bawiłem i dziękuję za tą okazję w ogóle. To my dziękujemy, że tu jesteście. Powiedzcie mi, jak widownia, jak czujecie się, że widownia po prostu śpiewała z nami, bawiła się z wami? No, widownia dała nam tyle energii, że ja mógłbym 2 dni z rzędu tak po prostu siedzieć. Tak. Ewidentnie się zdziwiłem najbardziej, jak... Śpiewali moje solowe piosenki, bo to się jeszcze nigdy nie zdarzyło, więc tak, to było naprawdę, naprawdę super. Wyjątkowe uczucie dla artystów. Powiedzcie mi, co chcecie robić dalej, co później? Chcielibyśmy grać koncerty poza festiwalami licealnymi, no i robić muzykę. Fajnie było z tego wyżyć tak naprawdę, to jest trochę takie marzenie, ale będziemy tak naprawdę działać zgodnie z tym, gdzie los nas pokieruje. Janek, jesteś przedstawicielem samorządu, powiedz mi, czy jesteś zadowolony z przebiegu wydarzenia? Oczywiście, że jestem zadowolony, ponieważ
Samorząd jest zadowolony, kiedy wszystko dobrze idzie, a naprawdę tutaj organizatorzy Hofcelli, bo to nie tylko samorząd, spisują się naprawdę najlepiej. Tutaj wielkie podziękowania należą się, no Hani, co tu dużo mówić, ponieważ to ona spinała wszystko. My jesteśmy zadowoleni, że Hofcella idzie jak idzie. Mamy nadzieję, że po prostu skończy się bardzo dobrze. Powiedz mi, bo angażujesz się też w ochronę, czy były jakieś takie przypałowe akcje? Przypałowe akcje? Była jedna sytuacja, nie wiem, czy ją tutaj troszkę przytaczać. Po prostu jakby regulamin zobowiązuje nas do tego, że mamy prawo po prostu wyprosić członka, uczestnika Hofcelli, który niezbyt dobrze się zachowuje. Skorzystaliśmy z tej możliwości. Okej, rozumiem. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie pomyślnie i że dalsza część Hofcelli Wam się spodoba. Drodzy Państwo, jak widzimy na Hofcelle przychodzą nie tylko uczniowie liceów, ale także absolwenci. Mamy tutaj absolwentów, już się do nich dosiędziemy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Są to absolwenci Liceum Hofmanowej. Powiedzcie mi, co Was skłoniło, żeby przyjść na Hofcelle? Oglądanie pierwszaków. Oglądanie pierwszaków, takie interesujące. Nie, no ja myślę, że chyba to, że organizujecie to Wy i chcieliśmy zobaczyć w ogóle, bo to jest jakieś takie nowe wydarzenie i w sumie nigdy go nie było i stwierdziliśmy, że nie no, zobaczmy to. A jak Wam się na razie podoba? Na razie jeden występ widzieliśmy, także czekamy. Myślę, że wszyscy czekamy na występ wieczoru. Tak. Na Piotra wszyscy czekamy. Tak. Okay, czyli na Forza Firenze. Tak. Mają wielu fanów, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Dobrze, mamy tu chyba najmłodszego uczestnika Hofcelli. Powiedz mi, mały, jak się bawisz? Fajnie, bardzo. Podoba Ci się? Tak. A przyszedłeś tu z kim? Z siostrą. Z moją siostrą. A siostra jak się bawi? Świetnie, jak zawsze. Jest jakiś zespół, na którego czekasz najbardziej? Oczywiście. Mogę tylko strzelić, jest to Forza Firenze. Wow, to niesamowite, każdy czeka na Forza Firenze. Jakby wow, chłopaki, macie wiele fanów. Co ja mogę więcej powiedzieć? Czy podoba Ci się na Hofcelli? Bardzo mi się podoba, a jak na razie muszę przyznać, że moje serce skradli Bass Hoppers. Świetnie. Tak, świetnie. Slay! Nagrywasz? Tak. Dobrze. Hania, jesteś tu z nami. Powiedz mi, kochana, jak ty się czujesz po całym wydarzeniu? Bardzo dobrze. Do mnie nadal to nie dociera. Jakby ilość ludzi jest dla mnie cały czas szokująca. To, ile usłyszałam pozytywnych opinii o tym festiwalu. Mam nadzieję, że za rok uda nam się zrobić to samo, może i jeszcze lepiej i po prostu byle do przodu. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali, bo nie zrobiłam tego sama w żadnym stopniu, bo nie dałabym rady i po prostu wsparcie znajomych, Was przede wszystkim, Was sekcji, grona pedagogicznego, w szczególności wicedyrektora, naprawdę niesamowite. Po raz, myślę, kolejny udał Hofmanowa udowodniła, że umie robić eventy i no i co mogę Wam powiedzieć? Do zobaczenia za rok! Proszę Państwa, tutaj łapię teraz szybko zespół, który wygrał nagrodę główną. Powiedzcie mi, czy spodziewaliście się tego? Absolutnie nie. Szczerze, ani trochę. Więc to jakby ja dalej w to nie wierzę, jakby wcześniej tutaj i Ty i ja możemy przyznać, że galarety, mieliśmy nogi jak galarety. Trochę już się chyba uspokoiliśmy, nie wiem jak Ty, Bartek. No trochę tak, troszeczkę. Wow i jeszcze raz wow. Czy jesteście w 100% zadowoleni ze swojego występu? Tak, szczerze tak, jakby forma wokalna, jakby ja się siebie zaskoczyłem, Bartek mnie zaskoczył, jakby naprawdę było super. Publiczność jakby uwolniła w nas chyba taką energię, której nawet nie widzieliśmy, że mamy, jakby w sumie ja tak w sumie to trochę tak poczułem. Tak, na początku byłem bardzo zestresowany w ogóle, ale później właśnie z czasem, zwłaszcza przez to, że była taka duża publika u Was i w ogóle wszyscy byli tacy bardzo zaangażowani w nasz koncert, to naprawdę to dużo dało do naszej energii i było super. Powiedzcie mi jeszcze, co planujecie na przyszłość? Na przyszłość? Szykujesz się pewnie występy w jakichś klubach, być może? Więc pewnie będziemy informować na naszym fanpage'u na bieżąco, ale tak, no będziemy pracować nad sobą, nad naszym rzemiosłem, grać ile wlezie i no tak, no. Dobrze. Zapraszamy na nasze wszystkie fanpage'e, na Facebooka, Instagrama, nazywamy się The Bass Hoppers, jak coś, na Instagramie. Okej, no to mi pozostaje tylko życzyć Wam jak najwięcej sukcesów oraz ostatnią rzecz, którą mogę dodać dzisiejszego wieczoru, to Slay! Pozdrawiam! Wow! Dobra, kochani, nie przechodźcie przez kadr. Jak widać tutaj sprzątanie, po prostu zaczęło się już wielkie sprzątanie po Hofcelli, ale co możemy dodać więcej? Co można dodać więcej? Nie można już nic dodać więcej. Wydaje mi się, że temat został wyczerpany, wszyscy się świetnie bawili, także musimy powoli kończyć. No, niestety, ale słuchajcie, kochani, zapraszamy Was za rok, bo myślę, że wtedy
Nie wiem, czy może być jeszcze lepiej, ale postaramy się, żeby było jak najlepiej. Była dla was Wiktoria Tłoczek i Nadia Jerecka. A teraz krzyczymy Slay. Uwaga, 3, 4. Slay! Witamy was po reportażu z Hovcelli. A z nami jest szefowa tego wydarzenia, czyli Hania Grelowska. Hejka wszystkim. Słuchaj, Hania, skąd pomysł w ogóle na ten festiwal? Pomysł narodził się w wakacje, zeszłego roku konkretnie, przez moich znajomych między innymi, dlatego że mam znajomych, którzy mają swój zespół. No i jakoś tak to się potoczyło, ze względu na to, że inne szkoły też mają swoje festiwale muzyczne. Uznaliśmy, że w sumie w Hoffmanowej czegoś takiego trochę brakuje. Mamy festiwal teatralny, mamy filmowy, no to pora na muzykę. I myślę, że tutaj to jest ten zapalnik, żeby to zrobić. Plus no, w szkole było kiedyś coś takiego jak Hof Garden Party, więc lekki powrót do tego starego eventu jednak był. A jak to jest organizować taki festiwal od zera? Co sprawiło ci taką największą trudność? To jest ciężkie pytanie, bo Hovcelli charakteryzuje się tym, że jest to festiwal w jakimś sensie pozaszkolny, ze względu na miejsce odbywania się. Natomiast co największą trudność sprawia? Chyba sam początek, samo rozpoczęcie pracy, tego, żeby zrealizować to, co ma się w głowie. No i ludzie, żeby zebrać ludzi. Ale akurat w Hoffmanowej z tym problemu większego nie ma, bo mamy niesamowicie zmotywowanych ludzi do pracy. Więc no, na pewno w jakimś stopniu nawiązanie współprac, takich te kwestie logistyczne, sponsoringu są problematyczne. No natomiast jakoś to zawsze wychodzi, więc... A jak ci się podoba praca przy Hovcelli? Ja ją kocham. Naprawdę uwielbiam pracę przy tym festiwalu. Rok temu przyniósł mi on niesamowitej ilości po prostu radości, satysfakcji. Już nie mówię o efekcie finalnym, bo to chyba był po prostu moment kulminacyjny tego wszystkiego. Natomiast radość, spędzanie czasu z ludźmi, z którymi się to tworzy, no to jest niesamowite doświadczenie i tak, no po prostu uwielbiam to robić. A czym wyróżnia się Hovcelli na tle innych imprez, festiwali szkolnych? A wydaje mi się, że taką najbardziej rzucającą się w oczy różnicą jest to, że Hovcelli jest plenerowa. Korzystamy z plenerowej sceny Teatru Komuna Warszawa, zresztą tutaj na Emilii Plater. I myślę, że to nas wyróżnia najbardziej, bo jednak reszta festiwali jest wewnątrz. No tam tak, poza jednym czy dwoma. Ale w każdym razie myślę, że nasz charakter, to, że mamy ten swój temat jednak i trzymamy się tego, nazwijmy to, vibe'u Hovcelli, jednak dużo daje. I no, myślę, że to. No, plus myślę, że vibe jest jedyny w swoim rodzaju. A chcesz coś tam tak chociaż trochę zdradzić na temat tegorocznej wersji? Bardzo bym chciała, natomiast mogę zdradzić tyle, że prace trwają od jakiegoś czasu już. Znamy już też termin, więc myślę, że na przestrzeni najbliższych dni wszyscy się wszystkiego dowiedzą. Dobra, słuchaj, bardzo dziękujemy ci za wywiad, a teraz zapraszamy was właśnie na After Movie z Hovcelli. We'll be right back.
Witamy Was z powrotem. Teraz mamy przyjemność porozmawiać z naszym pierwszym gościem, który przyszedł do nas na dzień otwarty, z Mają. Cześć Maja. Hej. Słuchaj, jak byś oceniła w skali od 1 do 10 naszą szkołę? Ja uważam, że jest 9 na 10, a 9 na 10 dlatego, że jeszcze nie znam nauczycieli, ale naprawdę mi się tutaj podoba. A powiedz mi, warto było przyjść na ten dzień otwarty? Coś Ci on jak na razie dał? Uważam, że tak, bo można poznać tutaj ludzi, którzy rzeczywiście tutaj chodzą i wtedy jakby wie się, jak są tutaj nauczyciele i to jest naprawdę fajne. A czy oprowadzanie po naszej szkole satysfakcjonuje Cię? No bo jednak to jest duża szkoła, trzeba jednak sporo przejść, więc... Nie, ja w ogóle nie miałam z tym problemu i to jest fajne, że właśnie można poznać tę szkołę też od środka, bo nie można tego zobaczyć w internecie. No i też jakby dowiedzieć się o różnych klasach, jakie one są i tak dalej od uczniów. A na jaki profil planujesz się wybrać? Myślałaś już może nad tym? Tak, ja się wybieram na biochem mat. O, to tak jak my. To tak jak my właśnie. Bardzo polecamy, jest wspaniale. Tak. Dobra, słuchaj, bardzo dziękujemy Ci za wywiad i że się zgodziłaś, no bo Ty jednak wiesz, tak z łapanki Cię wzięliśmy. Bardzo Ci dziękujemy. Super Ci poszło. A Was, drodzy widzowie, zapraszamy na krótką przerwę i zaraz do Was wracamy.
Do wywiadu udało nam się namówić kolejnych dwóch potencjalnych hofmaniaków. Możecie się przedstawić. Dzień dobry, jestem Karol ze szkoły w Podkowie Leśnej i tu jest... A ja jestem Szymon, również z tej samej szkoły, chodzimy do tej samej szkoły. Przepraszamy za drobniutki problem techniczny, ale są z nami kolejne osoby, których udzielono nam wywiadu. Jest to Karol. Dzień dobry. I Szymon. Dzień dobry. Powiedzcie mi, chłopaki, na jaki profil planujecie pójść? To tak, ja planuję, jeszcze się zastanawiam, jeszcze się nie zdecydowałem, albo na biolchem mat, albo na matfizchem. Mhm. A ty, Karol? Ja się zastanawiam zasadniczo w sumie tylko nad jednym, czyli matfizinf. No i myślę, że to raczej na matfizinf tu pójdę. A, to super. To super. A słuchajcie, jakbyście tak na razie mieli ocenić, nie? W skali od 1 do 10. Jak wam się podoba szkoła? No to tak, jeśli chodzi o budynek, to jest ładny, w miarę nowoczesny, jeśli chodzi o wnętrze. Powiedziałbym takie 8 na 10. Ludzie mili, no to 9 na 10. No widzę, tutaj jest sporo atrakcji, no właśnie ta telewizja to 10 na 10. To tak, ja jeśli chodzi o budynek, to tutaj się chyba zgodzę, że 8 na 10 też bym podobnie ocenił, bo faktycznie ładny, duży, fajny dziedziniec jest, że mimo, że to jest faktycznie w centrum miasta, to jednak nie ma hałasu, jest w miarę cicho, jest spokojnie. To faktycznie bardzo fajnie jest zrobione. Jeśli chodzi właśnie o ludzi, no to nie wiem, czemu dajesz ten jeden punkt, że dajesz 9 na 10. Tak sumowałeś. Także ja bym dał 10 na 10, bardzo sympatyczni wszyscy, których na razie spotkaliśmy. Atrakcje to, no jeszcze nie przeszliśmy tutaj całego, no tutaj telewizję, widać, że macie właśnie telewizję, nie wiem, czy jakaś inna szkoła ma, fajnie to się na razie zapowiada, ale jeszcze nie widzieliśmy chyba wszystkiego, dlatego tutaj bym się wstrzymał z oceną, bo, ale na razie bardzo pozytywnie, tak myślę 8 na 10 atrakcje. Obydwaj wspomnieliście właśnie o szkole telewizji, planujecie może dołączyć do grona tego przedsięwzięcia? Ja myślę, że jeśli chodzi o telewizję, to jeżeli byśmy tutaj chodzili, no myślę, że tak, myślę, że ja bym osobiście dołączył, nie wiem jak to. No, myślę, że troszeczkę nawet znam na montażu, nie wiem, czy montaż się przyda, ale jeśli tak, to ja bym bardzo chętnie dołączył. Zawsze jako montażysta. Dobra, kończymy. Dziękujemy wam bardzo w takim razie za wywiad, a was, drodzy widzowie, zapraszamy na chwilową, krótką przerwę i zaraz wracamy z wywiadem z festiwalem 12 minut.
jeszcze zanim festiwale, to mamy kolejnego gościa w naszym studiu. Cześć. Witam. Jak się nazywasz? Borys. Dobra, słuchaj, Borys. Jakie jest twoje pierwsze wrażenie o Hoffmanowej? Jak weszłeś i co poczułeś? Poczułem, że przede wszystkim ta szkoła jest bardzo dobrze przygotowana do nauczenia nauk ścisłych. A co widziałeś takiego, co pozwoliło ci tak ocenić? Widać, że po prostu ludzie tutaj wiedzą, co robią i co chcą robić. Okej. Okay. A słuchaj, bo nasza szkoła jest ogólnie znana z Hoffschodów, czyli po prostu z morą każdego Hoffmaniaka. Czy chodzenie po tych schodach sprawiło ci trudność? Nie sądzę. Czyli byłbyś w stanie chodzić po tych schodach, tak jak my, na trzecie, czwarte piętro? Byłbym spokojnie. Słuchaj, dziękujemy ci bardzo w takim razie za ten krótki wywiad, a my wracamy po przerwie. We'll be right back.
Hofcella to nie wszystko. W naszej szkole od wielu lat istnieją festiwale, na przykład festiwal teatralny 12 minut oraz festiwal filmowy 9 minut. Dobra, dobra, Hubert, po kolei. Najpierw zobaczmy spot ubiegłej edycji festiwalu teatralnego. Festiwal zeszłoroczny był naprawdę niesamowity. Witamy Was już po spocie, a z nami w studiu są nowe szefowe, nowa szefowa i nowa dyrektorka artystyczna. Czyli Weronika Zielińska, nowa szefowa, cześć, i Magdalena Mucha, dyrektorka artystyczna. Słuchajcie, na czym polega tak naprawdę festiwal 12 minut i dlaczego 12 minut? No to zacznę od tego, dlaczego 12 minut, bo u nas na festiwalu panuje taka zasada, że wszystkie sztuki teatralne, które są wystawiane u nas na scenie, mają długość właśnie do 12 minut, ponieważ to jest festiwal małych form teatralnych. To są właśnie takie krótkie sztuki robione przez młodzież właśnie w takim ograniczeniu czasowym. A czego wymaga od Was praca przy festiwalu? To w sumie zależy od sekcji i od tego, co się robi dokładnie. No ale no w sumie, jeżeli jesteś szefem którejkolwiek sekcji albo szefem festiwalu, to na pewno musisz mieć w sobie dużo empatii, cierpliwości i umiejętności zarządzania ludźmi, delegowania obowiązków. No albo jak Weronika też, może sama się wypowiesz w sumie? Tak, to ja zacznę od tego, że u nas ogólnie praca na festiwalu jest podzielona na kilka sekcji, na przykład sekcję dekoracyjną, której zeszłoroczną szefową była Magda, która tutaj zaopatruje nas w przepiękne dekoracje wykonane właśnie przez uczniów naszej szkoły. Mamy sekcję PR, która odpowiada za nasze media społecznościowe, jej członkowie przeprowadzają również wywiady z osobami biorącymi udział w festiwalu, osobami wystawiającymi sztuki. Mamy sekcję logistyczną, którą w zeszłym roku dowodziłam. Jej szefową była Weronika. Tak, którą w zeszłym roku dowodziłam ja. I my na przykład pozyskiwaliśmy sponsorów, też cały budżet na festiwal, nagrody dla osób biorących udział. Kontaktowaliśmy się też w tej kwestii promocji naszego festiwalu z innymi firmami. Ale też przede wszystkim mamy sekcję techniczną, która właśnie odpowiada tutaj zza kulis za organizację całej na przykład wszystkich tych rzeczy takich dźwiękowych, typowo technicznych. Naprawdę super uzdolnieni ludzie, wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Czy na przykład naszego cudownego Hof TV, z którym w tej chwili siedzimy. Też do osób zza kulis, których nie widzicie, oni również odpowiadają między innymi na przykład za... O, serduszko też wam pokazuję. Mogę się wtrącić, nie możemy zapominać o sekcji organizacyjnej. Tak, to zaraz dojdę jeszcze, spokojnie. Którzy odpowiadają za transmisję z naszego festiwalu. Mamy sekcję organizacyjną właśnie, która rozkłada scenę wraz z sekcją ochrony, która tutaj dba o wszystkich wchodzących i wychodzących do naszej szkoły, tak, dba o bezpieczeństwo, żeby wszystko przebiegało zgodnie planem. I sekcja organizacyjna również właśnie rozkłada całą scenę, rozkłada tutaj wszystkie
kurtyny, dekoracje też, no wszystko tak naprawdę. No i kierują tym właśnie wydarzeniem już w trakcie, żeby wszyscy wiedzieli, gdzie mają się udać, gdzie mają pójść. A czy pomimo czasu, jaki trzeba to włożyć, no bo mówmy się, to są festiwale, trzeba masę godzin przerobić, żeby to wyglądało tak, jak to wygląda, czyli niesamowicie. Słuchajcie, warto się angażować? To warto, warto. Odpowiedź brzmi od razu tak. Myślę, że to jest niezapowiane wydarzenie, tak naprawdę to jest też okazja, nasza szkoła jest dość duża też, o czym warto wspomnieć i to jest wydarzenie, które pozwala nam poznać tak naprawdę jeszcze więcej osób z różnych klas, to niezwykle też integruje moim zdaniem, bo naprawdę ilość osób, które poznałam przy organizacji festiwali to jest mistrzostwo. Myślę, że w życiu bym tyle osób nie poznała nawet właśnie na terenie samej szkoły, gdybym nie wzięła udziału w organizacji. No ale przede wszystkim to są wspomnienia, które w nas zostają, to są te nowe przyjaźnie, nowe doświadczenie, które też zdobywamy, bo to w nas rozwija też te wszystkie umiejętności właśnie pracy w grupie, zarządzania też jakąś grupą ludzi. Każdy z nas może pokazać własne talenty na wielu płaszczyznach tak naprawdę, no bo każdy znajdzie coś dla siebie. Rzeczywiście tutaj może się wykazać na każdym polu. No ja nie mam nic za bardzo do dodania, bo wszystko powiedziałaś, ale wspomnienia dokładnie. W naszej szkole jest bardzo dużo możliwości pozalekcyjnych i czy interesowałyście się jakoś teatrem i dlatego wybrałyście właśnie akurat festiwal teatralny, czy to był taki przypadek? Znaczy to nie był przypadek, na pewno, ale no ja w sumie zaczęłam tą przygodę z festiwalem już rok temu, Weronika też, no w tym roku zostałyśmy obydwie szefowymi sekcji, ale rok temu to ja nie miałam jakoś za bardzo ani powiązań teatralnych, ani nic takiego, nie interesowałam się za bardzo teatrem. Natomiast uczestniczyłam w naszym szkolnym kółku teatralnym, chodziłam na te zajęcia i biorąc udział w organizacji festiwalu, będąc w sekcji dekoracyjnej, ja też potem wystawiałam sztukę na samym festiwalu. No tak. Tak, ja myślę, że jeśli ktoś się nie interesuje teatrem, to na pewno zacznie i zadbają o to zarówno organizatorzy, jak również nauczyciele, którzy bardzo dzielnie wspomagają nas w organizacji tego przedsięwzięcia. Tutaj muszę wspomnieć o pani profesor Annie Krawek-Klickiej, która jest pomysłodawczynią całego festiwalu. No i rzeczywiście dzięki nauczycielom, dzięki uczniom to jest coś przecudownego i no, jeśli ktoś się nie interesuje tym teatrem, to właśnie na pewno zacznie. Zresztą ja sama też oczywiście poza takim typowym konsumenckim podejściem, dokładnie, że pójdę i obejrzę sztukę, to też sama za bardzo nie występowałam, chociaż są takie osoby. I tutaj od tej strony również można się spełniać, no bo uczniowie mają okazję wystawienia własnej autorskiej sztuki na festiwalu i to jest coś, z czego rzeczywiście korzystają. Zresztą Magda brała udział, grupa naszych znajomych wystawiła właśnie sztukę. Napisali autorską piosenkę. Tak, i od samego początku do samego końca wszystko sami. Musimy pozdrowić tutaj twórczynię piosenki Hanie Żywczak i Nadię Jarecką. To opowiedz jeszcze o tym. Nie, już nie, może nie będę tutaj zabierała czasu. Bardzo chętnie posłuchamy. Co było tematem waszej sztuki? No nie, nasza sztuka to była bardzo taka rozrywkowa sprawa, mogę tak powiedzieć, bo pomysł, ja nie jestem reżyserem, nie jestem też twórczynią tak za bardzo, to była po prostu grupa znajomych z naszej klasy, stwierdziliśmy, że chcemy wystawić sztukę, że mimo, że organizujemy festiwal, to świetnie będzie coś wystawić, też tak uczestniczyć jakby z drugiej strony sceny. I no, napisały dziewczyny, Nadia i Hania napisały cały scenariusz, ale to w sumie była cała praca grupowa, my sami dodawaliśmy, sami tworzyliśmy postacie i no, nasza sztuka była bardzo taka niekonwencjonalna, że tak to nazwę, bo to było takie bardzo luźne podejście. My mieliśmy i to wyszło tak moim zdaniem super i piosenka, którą na koniec stworzyłyśmy, no to było też fajne przeżycie. Ale polecam do obejrzenia transmisji Hof TV, żeby się zapoznać. Tak, odsyłamy do transmisji, polecam również piosenkę, śpiewamy to po WF-ie. Tak, pozdrawiam wszystkich, co to słyszą z szatu. Dobra, a macie jakieś rady dla przyszłych hofmaniaków, którzy przyjdą we wrześniu i jakie macie dla nich rady, takie motywacyjne, że warto faktycznie przyjść do tej szkoły? Zaangażujcie się w festiwal. Dokładnie, zaangażujcie się w festiwal, poznajcie mnóstwo osób i tak naprawdę no, czerpcie z tej szkoły wszystko, co możecie. No bo to rzeczywiście, muszę powiedzieć, że zdobywamy mnóstwo doświadczenia, naprawdę. To jest coś, czego no, nie każda szkoła jest w stanie to zagwarantować i rzeczywiście u nas możecie się rozwinąć no,
tak naprawdę każdy swój talent. Jeżeli mogę coś dodać, to ja personalnie angażuję się w bardzo dużo rzeczy w tej szkole i tutaj autentycznie każdy może znaleźć coś dla siebie, już nie mówiąc tylko o samym festiwalu, ale mamy tyle kółek, tyle inicjatyw trwających cały rok, w ogóle to jest niesamowite i poznaje się tyle ludzi, tam jest taka świetna atmosfera i no, tak jak Weronika powiedziała, tego nie ma chyba w każdej szkole, żeby oprócz nauki było tak dużo możliwości. Tak, ale przede wszystkim wszyscy są bardzo wyrozumiali i jeśli masz jakąś pasję i chcesz coś zrobić, to na pewno zostanie to docenione. Na pewno odpowiednie osoby cię tam wyłapią i puszczą gdzie trzeba, bo tak, to rzeczywiście mamy mnóstwo tego wsparcia od starszych roczników. Wy będziecie mieli od nas, obiecuję. Tak, więc zachęcamy naprawdę przede wszystkim zaangażować się i nie bójcie się schodów. A czy bierzecie udział w jakichś innych inicjatywach poza tym festiwalem, czy skupiacie się na tym teatralnym festiwalu? U nas w szkole? No Magda stanowczo nie. Ja też mogę powiedzieć, że nie. Ja w tym roku jestem też częścią Hofcelli. Wcześniej angażowałam się tak... To też są różne rzeczy. Na przykład poprzednio robiłam akcję Profil Vita Profil dla obecnych klas pierwszych. Organizowaliśmy gry terenowe. Może Magda jeszcze... Magda się angażuje w wolontariat. Też pewnie coś opowie. Znaczy, ja się angażuję w wolontariat, bo też siedzę troszkę w zarządzie wolontariatu. Bardzo polecam, super ludzie, super inicjatywy mamy, bardzo dużo kiermaszy, fajnie, fajnie. Ale my mamy też gazetkę działającą w szkole właśnie od tego roku. Też tam bardzo dużo fajnych rzeczy się tworzy i też bardzo serdecznie polecam, odsyłam na naszego Instagrama. Ale Weronika ogólnie w tej szkole bardzo, bardzo dużo organizuje, nie możesz się tego wyprzeć, więc tak, polecam każdą inicjatywę, która się tu tworzy. Coś niezapomnianego, to na pewno. Słuchajcie, piękne to były słowa, no muszę przyznać. Słuchajcie, bardzo dziękuję wam za ten wywiad. No, to było naprawdę super, dzięki bardzo. A my, drodzy widzowie, zapraszamy was na materiał z rozkładania sceny. Dzień dobry, z tej strony wasza ulubiona reporterka Nadia. I specjalnie dla was dzisiaj przygotowaliśmy materiał z rozkładania sceny. Ciekawi jak to wygląda? Zapraszamy! O, Weronika! Nie spodziewałam się ciebie kompletnie, co tutaj robisz? Skręcamy właśnie scenę. A jak wam idzie? Moim zdaniem bardzo dobrze, mamy przecudowne ekipy, zarówno tutaj z wielu sekcji, więc myślę, że praca w re i będzie pięknie. Co? Będziecie siedzieć do całej nocy? Myślę, że będziemy siedzieć do bardzo, bardzo późna, ale bardzo fajne rzeczy wymagają bardzo dużo poświęcenia. Rozumiem, że jest determinacja. Oczywiście, jest zawsze. Fantastycznie, z takim podejściem możemy pracować, moi drodzy. Idziemy sprawdzać dalej. Dziękujemy bardzo. Hanna Żywczok! Dzień dobry! Kim ty w ogóle jesteś? Nikim, jestem dosłownie nikim. Nie możesz tego sobie mówić. Nie, ale powiedz mu, co to za konstrukcja? Składamy naszą piękną scenę festiwalową. Ale że sami uczniowie? Sami uczniowie, jak pierdyknie, to nie nasza wina. Ale że tak za darmo? Wolontariat, my chcemy ten festiwal. My chcemy zobaczyć tę scenę, te światełka, tą energię. Nikomu kitu nie wciśniesz. Jesteś z pierwszej klasy. Jestem z pierwszej. I jak ci się podoba? Jest super. Jesteś zaskoczona formą, w jakim się dzieje rozkładanie sceny? Zdecydowanie tak. Że robią to sami uczniowie, bez pomocy specjalistów? Tak. Oszacowujesz, że ile będzie dzisiaj strat w ludziach i kończynach? Możesz się pomylić o 2. Będziemy robić takie zakłady. Plus minus 8 osób będzie. Dziękujemy bardzo. Jak to się nie przewróci, to ja jestem królową Anglii. Dzień dobry, pani profesor. Czy my możemy na parę słów poprosić? Ja jestem strasznie niemedialna. Jak to nie? Każdy jest medialny. Kochana, skoro tak mówisz, to jestem. Co tu się dzieje? No, staje scena. Czy pani... Świętować. Co będziemy świętować? Święto szkoły, festiwale, dużo się będzie działo. Rozumiem, że będzie pani brała w nich czynny udział? Oj, bardzo czynny, bardzo. Dzisiaj tylko patrzę, ale następnie będzie czynnie. Pilnuje pani wszystkich uczniów, żeby nie było strat w ludziach i kończynach. To jest moje zadanie. A jakby miała pani tak oszacować, ile mniej więcej może być przypadków zagrożonych? Absolutnie, wszystko jest pod kontrolą, panowie się świetnie tutaj sprawdzają, jest bezpiecznie. Poleca pani naszych uczniów. Bezpieczni, bezproblemowi. Bezpieczni, bezproblemowi, my również dbamy o nich tutaj bardzo. Jest ok. Jest ok, dziękujemy bardzo. Nie możesz używać słowa rozpierdzieliły. To scena się zepsuła. Scena się... popsuła. Moi kochani drodzy słuchacze, daj mi... Przez scena. Ale
Powinna już być... Nagraj im tam, nagraj im tam. I co się dzieje z tą częścią? Chcielibyśmy skleić z klejem na gorąco, ale... Przepraszam, że ja dobrze rozumiem, że wy chcecie sklejać naszą scenę klejem na gorąco. Słuchajcie nas. Kleju na gorąco nie ma w szkole, bo jest niebezpieczny. A w 313 nie ma przepływu powietrza, więc nie ma kleju na gorąco. Klej na gorąco jest niebezpieczny, a czy to nie byłoby lekko niebezpieczne, gdyby klejem na gorąco została złączona nasza scena? Więc nie ma nawet kleju na gorąco, może uda to skleić klejem do papieru. Nie, tak naprawdę to nie. Coś wymyślą chłopaki, tam stoi pan Gomuła, kierownik całego przedsięwzięcia i on nam wszystko powie. Nie poszło tego w ogóle. Za nie mówiłam. Ja nie przychodzę na festiwal. Dobra, idziemy tu. Hej, co wwiercacie? Zawiasy. Czy ja mogę coś wwiercić? Proszę. Mogę? Dobra. A niech ktoś to trzyma? I co, a nie wiercicie się? Dobra, Jakubi? No, tak. Wiercimy! Całe siły do ciebie. Cała robota zrobiona przeze mnie, dziękuję bardzo. Idziemy. To będzie... Będziemy się czołgać. To jest świetny pomysł. Czekaj. Czy możemy zrobić wywiad? Co robisz, przewodniczący szkoły? Skręcam scenę dokładnie pod esty. Czy jest to bezpieczna sprawa? Leżymy sobie spokojnie na ziemi, nic się nie dzieje. Słyszałam ploty, że chcieliście sklejać scenę klejem na gorąco. Zaprzeczasz, udajesz, że nic nie wiesz, potwierdzasz? Stanowczo zaprzeczam. My jesteśmy profesjonalistami. Dokładnie tak. Hoffmanowa zawsze profesjonalna. Co to ma znaczyć? Dlaczego? Idziemy je złapać w tym momencie. Karolina! Karolina! Co się zblichasz? Co ty robisz? Pracujesz, czy robisz jedynie zdjęcia? Nasza fantastyczna kamera szpiegowska wszystko załapała. Wszystko jest nagrane. W tym momencie nagrywamy TikToka na festiwal 12 minut, aby wypromować nasz festiwal na TikToku i przyszło cała masa ludzi. Proszę nam pokazać TikToka festiwalu teatralnego 12 minut. Do kamery. Lena Tendera. Sekundę, już się robi. Nie ładuje się, oho. Nie ma internetu. Aha, widać, że ściema. Fantastycznie. Wywalamy cię z sekcji. Gonimy naszą kochaną, niezastąpioną panią dyrektor Joannę Kiełbasę i nie wiem, czy ją dogonimy, bo ma zabójcze tempo. Pani dyrektor, jak ja bym mogła tylko spytać szybko do naszej telewizji szkolnej, jak tam nastrój przed festiwalami, bo prace już ruszyły. Prace ruszyły, czekam z niecierpliwością, widzę duże zaangażowanie uczniów i nauczycieli i mam nadzieję, trzymam kciuki, żeby wszystko się udało i żeby to był czas naszego wspólnego świętowania. Rozumiem, że to zaangażowanie właśnie tak najlepiej zobaczyć u uczniów. Też się ciepło na sercu robi, prawda? Prawda. To jest bardzo ważny element naszej pracy. Bardzo chcielibyśmy, żeby te festiwale były okazją do rozwijania umiejętności miękkich, społecznych, do organizowania pracy w grupie. Także mam nadzieję, że to będzie doskonała okazja do rozwijania swoich umiejętności, ale też do dobrej zabawy. Pozostaje mi tylko zadać jedno ostateczne pytanie. Czy będzie pani na wszystkich festiwalach? Postaram się być. Nie wiem, czy we wszystkie dni festiwalowe, ale na pewno będę chociaż jednego dnia na festiwalu teatralnym i chociaż jednego dnia na festiwalu filmowym. Dobrze, dziękujemy bardzo. Dziękuję, do zobaczenia. Co takiego ciekawego robicie? No... Powiedz, co robimy. Powiedz! Przekręcamy tył, bo to powinno być z drugiej strony i musimy obrócić. Widać ten profesjonalizm Hoffmanowej, prawda? Prawda, no wszyscy mają narzędzia, wszyscy są obeznani. Co wy zrobicie, jak to pierdzielnie? Nie pierdzielnie, wszystko jest zrobione dobrze, więc nic takiego się nie stanie. Dobrze robią chłopaki, dobrze robią. Będzie git. Słyszałam plotę, że chcieliście sklejać scenę klejem na gorąco. Poprzeczasz, zatwierdzasz, czy się zgadzasz się, czy udajesz, że nie ma tematu? Wiem, ale nie powiem. Tak, sklejaliśmy scenę klejem na gorąco. Natomiast skleiliśmy. Jak to skomentuję? Ja nie będę tego komentował, ja nic nie wiem, mnie tutaj w ogóle nie było. To wcale nie było tak, że naprawdę chcieliśmy to zrobić, absolutnie. Kto bierze odpowiedzialność za to wszystko? Mateusz Gomuła, kto? Nie,
jakby spojrzałaś się na mnie, więc to oznacza, że jesteś skazana na wywiad ze mną. Tak, zakochałam się. Zakochałaś się? Wiesz dobrze, bo ja się zakochałam. Ja się w tobie nie zakochać, ja cię proszę, Nadia. Plus jeden, byczku. Co ty tutaj robisz? Masz bardzo ładny, duży sprzęcior. Tak, bo wiesz, sekcja fotograficzna. Trzeba zrobić backstage, żeby nasi widzowie po prostu widzieli, jak to wszystko powstaje. Czy to już jest twój pierwszy rok? Drugi? Chyba drugi, prawda? Drugi rok, jesteś tak. Jesteś naszym profesjonalnym, hoffmaniackim fotografem. Oczywiście, że tak, ale w porównaniu z zeszłym rokiem umiejętności po prostu wzrosły tak, że sobie nie wyobrażasz. Proponuję zrobić sobie selfie tym aparatem. Czy przyjmujesz wyzwanie? Tak, oczywiście. To jest wyzwanie. To... oceniamy efekty do kamery. Myślę, że cudownie. 10 na 10. Bitwa na wzrok. No, dawaj. Nie no, dobra, ale tak serio, co robisz? Teraz idę po wodę, ponieważ zajmujemy się prasowaniem i mamy 17 metrów do przeprasowania i idziemy po wodę, bo się woda w żelazkach kończy. Skąd wy macie tyle tych żelazek? Może sponsorem naszym jest firma sprzedająca żelazka? Nie. Nic bardziej mylnego. W sensie mamy tanią siłę roboczą pod tytułem ludzie, którzy mają żelazka w domu i je przyniosą, nie? Świetna zabawa. Świetna sekcja organizacyjna, fantastyczni ludzie przynoszą swoje żelazka i jeszcze dla ciebie pracują za darmo. Tak. Czego chcieć więcej? Pieniędzy. Plus jeden. Hej. Co tu się dzieje? Czy to jest jakaś terapia grupowa? No nie wiem, no. Tak to wygląda. Tak to trochę wygląda. Ja jak na razie widzę, że trzy osoby pracują materiał, a wy siedzicie i nic nie robicie. Ale przyjdzie czas i na nas. Każdy tutaj musi dodać coś od siebie, żeby to wszystko zadziałało. To były piękne słowa. Na każdego przyjdzie czas. To był festiwal teatralny 12 minut, a my znowu znaleźliśmy osoby, które będą z nami przeprowadzać wywiad podczas naszego dnia otwartego. Siemanko, jak się nazywacie? Ja jestem Wojtek. Zosia. Słuchajcie, w naszej szkole jest taki mega popularny termin, którego używamy zawsze na sprawdzianach z EDB. Jest to odstrzał łosia, słyszeliście może? No to on polega ogólnie na tym, ten odstrzał, że jest sprawdzian ustny z EDB, bo u nas pan profesor Krzysztof Tomaszewski, serdecznie go pozdrawiamy. Jest takim bardzo ostrym człowiekiem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ludzi, dlatego i nazywa dzieci właśnie łosie. Więc hoffmaniacy nazwali to odstrzał łosia. I on polega właśnie na tym, że stoimy, odpowiadamy na pytania, a jeżeli się odpowiemy, no to niestety ocena niedostateczna i lecimy dalej. Tak. Nasz Hoff Day polega na tym, że w małych grupkach prowadzący oprowadzają was po szkole i opowiadają o niej. I możecie powiedzieć o czym. Co ciekawego powiedział wam ten pan prowadzący? Albo pani? Ogółem to opowiedziały nam ogólnie o profilach klas, o językach. Mniej więcej też punkty tak przedstawiły, że tam na przykład tak 170 przynajmniej trzeba mieć tam powyżej. No ogółem to wszystko nam powoli wyjaśniają, jak przechodzimy z sali do sali też. Ciekawe rzeczy. Czyli podobało wam się? Tak. Powiedziały o dniach sportu, czy coś takiego, że macie grupy koszykówki, drużyny, no, że macie zawody i SKS-y, fajnie, i kiermasze. A interesujesz się sportem? Tak. A planujecie się zaangażować właśnie w jakieś inicjatywy, ty może do Hoff Basket League, czyli naszej tak, drużyny koszykówki? Tak, ale teraz mi się bardzo spodobało, no tutaj te wasze telewizyjne kółka. To zapraszamy. No, najlepsi jesteśmy. A tobie, ty planujesz gdzieś? Ja bardziej siatkówka, ale nie wiem, czy macie kółko muzyczne może? Jest zespół wokalny Hoff Canto, do którego was zapraszamy. Naprawdę niesamowite jest. No bo właśnie my tutaj do szkoły muzycznej też uczęszczamy, więc... O, super. No. No dobra, słuchajcie, mega wam dziękujemy za wywiad, że przyszliście, że porozmawialiście z nami. A my was zapraszamy na krótką przerwę. Thank you.
witamy, zapraszamy teraz na wywiad z Haliną z Raszyna. Cześć. Hej. Powiedz mi, czy słyszałaś już może o słynnych leśnikach w Hoffmanowej? Jeszcze niestety nie. Nie, no to są przepyszne normalnie. Normalnie ze wszystkim, co chcesz, tak, naprawdę. Z jabłkami, z serem, z dżemem, do wyboru do koloru, z sosami. Z moją ulubione. No, które? Czasami. Z Nutellą. Z Nutellą. O, z Nutellą chyba nie ma, ale rzadko, może się pojawią. Tak? Rzadko, ale są. To ja nie trafiłam chyba. Dobra. A jakie było twoje pierwsze wrażenie, jak weszłaś do tej szkoły, zobaczyłaś, co moje poczułaś? Właśnie pierwsze wrażenie było takie w sumie, że myślałam, że na zewnątrz szkoła wygląda tak na taką starą, a jak weszłam, to była taka już wyremontowana, ale sądzę, że jest to bardzo ładna szkoła, nowa, więc... A chciałabyś może kogoś pozdrowić na koniec? Chciałabym pozdrowić Ole i Hanie, moje dwie najlepsze przyjaciółki. Pozdrawiamy Ole i Hanie, dwie najlepsze przyjaciółki Haliny z Raszyna. I zapraszamy już za chwilę.
festiwalu teatralnym w naszej szkole odbywa się festiwal filmowy 9 minut. Zobaczmy spot ubiegłorocznej edycji. Obiad. 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 Chłopiec. Co? Słyszałeś, powiedział pierwsze słowo. Myślę, że jesteś pierwszą osobą, której szczerze mogę powiedzieć, kocham cię. Nie wiem, czy mnie jeszcze pamiętasz. Kiedyś tak ładnie o mnie mówiłeś. Myślałam, że cię dobrze znam, ale jak widać, ludzie się zmieniają. Nie chciałam cię męczyć tą rozmową. Wiem, jak bardzo jesteś ostatnio zabiegany. Chciałam ci tylko powiedzieć, że byłeś dla mnie bardzo ważną osobą. I że bez ciebie wcale by mi nie było. Wypaliłeś mnie na tej kliszy. Pamiętam, jak byłam z tobą i patrzyłeś, jak przez moje oczy przebijało się światło z twojego okna. I ty tak śmiesznie maszczyłeś czoło. Ale wszystko ma swój koniec. I nasza historia też. Proszę, nie pozwól, aby nasze wspomnienia wyblakły. W naszym przenośnym studiu jest już tegoroczny szef festiwalu filmowego 9 minut Aleksander Piasecki oraz tegoroczna wiceszefowa Karolina Cudna. Witajcie. Cześć. Powiedzcie, na czym polega praca podczas festiwalu filmowego 9 minut? Na to pytanie można bardzo długo odpowiadać. Na czym polega praca? Jest to festiwal w całości organizowany przez uczniów, tylko pod nadzorem nauczycieli, więc zaczynamy od podstaw, czyli od
osób, bez których ten festiwal by się nie odbył, czyli od sponsorów naszych. Idziemy przez grafiki, przez rozpoczęcie zgłoszeń, przez tworzenie formularzy, prowadzenie naszej strony internetowej, przez cudowny PR, bez którego nie mielibyśmy tylu zgłoszeń. A potem we wrześniu, oczywiście jak otwieramy zgłoszenia dla wszystkich uczniów do sekcji, to praca naprawdę nabiera tempa. Możemy zacząć pracę nad dekoracjami, kawiarenka zaczyna pracować, mamy cudownych grafików, mamy wspaniały Hof TV, które prowadzi transmisję z naszego wydarzenia, więc naprawdę jest to praca na wielu poziomach i dla każdego. Przy okazji jeszcze warto jest wspomnieć, że festiwal jest organizowany w 100% przez uczniów naszego liceum. Są uczniowie podzieleni na sekcje. Sekcje, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy sekcję porządkową, mamy sekcję PR, mamy sekcję logistyczną, mamy sekcję techniczną oraz Hof TV, które zajmuje się tą realizacją tego wydarzenia. Niezależnie kim jesteś, co lubisz lub co chcesz, znajdziesz się tutaj, na pewno znajdziesz rolę, która tobie będzie odpowiadała. A tak patrząc, nie? Jest to wymagająca praca, czy taka bardziej... Zależy od definicji wymagająca, oczywiście. Branie na swoje barki organizacji festiwali jest czymś, co cię wymaga dodatkowej pracy niż tylko nauka, niż tylko siedzenie w szkole. Owszem, trzeba chwilę dłużej posiedzieć, ale i tak końcowy efekt jest bardzo nagradzający. Naprawdę czuć tą radość, kiedy się skończy jednak cały event, kiedy się wszystko skończy, kiedy wszystko będzie dobrze. A co z tegorocznej edycji zapamiętaliście najbardziej? Czy jest takie coś, co wam tak utkwiło w pamięci? Jakaś śmieszna sytuacja albo wzruszający moment? Oj, tak szczerze mówiąc, to ja przez ten stres bardzo mało pamiętam, ale najbardziej mi w pamięć zapadły ostatnie momenty, kiedy wszystko się udało, kiedy wszyscy byli szczęśliwi, kiedy się zbierało te gratulacje i podziękowania. Myślę, że takim najlepszym momentem dla mnie, jako też byłej szefowej szóstej edycji, to było zobaczenie tłumów ludzi, którym ten festiwal się podobał i którzy czerpali z niego wszystko. Więc dla mnie to chyba był ten najcudowniejszy moment. Czyli po prostu ten twój stres przełożył się z tego, że ci mega bardzo zależy i chciałaś bardzo, żeby ten efekt końcowy był jak najlepszy. Tak, to był taki mój stresik. Pewnie nie wszyscy się stresowali, ale miałam ogromne wsparcie czy w innych szefach sekcji, czy też w nauczycielach, więc naprawdę czułam się też bardzo dobrze przy okazji. A co sprawia taką największą trudność? No bo jednak musicie się skontaktować z tymi sponsorami, utworzyć formularze. I jakby tak patrzeć, to tej pracy jest bardzo dużo. I co sprawia taką największą trudność, że no trudno jest po prostu to zrobić? Ja myślę, że największa trudność to jest jednak zdobywanie partnerów i sponsorów. Przez to, że ja też kiedyś byłam w drugiej klasie w sekcji logistycznej, to też trochę wiedziałam, jak wygląda ta praca. Tak, dla mnie bez tego nie odbędzie się festiwal, więc też nie jesteśmy w stanie przewidzieć na początku, ilu będzie tych sponsorów, co uda nam się, jakie podpisać umowy, jakie partnerstwa zdobyć. Więc naprawdę bazujemy na początku na takich rzeczach, których nie jesteśmy w stanie określić, a to wszystko działa cały czas do ostatnich dni dosłownie. A powiedz mi, Olek, na jakiej zasadzie były wybierane filmy do festiwalu i kto może się do niego zgłosić? Zacznę od tego, kto może się zgłosić. Zgłosić się może każdy. Każdy, kto wyprodukuje taki film i nam go prześle, jest oczywiście formularz zgłoszeniowy, który tam będzie publikowany w tym roku w lato. Każdy może zrobić film, każdy może go zgłosić, każdy może nam go przesłać. Potem jest on wstępnie weryfikowany, był on wstępnie weryfikowany przez nas, przez ludzi, którzy ten festiwal tworzą, którzy nim zarządzają. Potem była dokonywana selekcja właśnie z porozumieniem z gronem nauczycielskim. I potem te filmy były przekazane na festiwal, w którym były one ocenione przez jury i były im nadane nagrody. Okej, okay, a nie, no bo wiadomo, stres to jest taka podstawa, która widać, że wam zależy faktycznie. Ale czy jednak pomimo tego stresu pamiętacie, jaki gatunek filmów dominował na ostatnim festiwalu? Ewidentnie gatunkiem, który dominuje tak de facto co rok, jest animacja. Bardzo dużo ludzi robi animacje, ponieważ animacje chyba są takim najbardziej przyjaznym dla ludzi początkujących właśnie w branży, może nie w branży, co bardziej w tworzeniu filmów gatunkiem, dlatego jest ich zawsze zdecydowanie najwięcej. I są naprawdę wiele bardzo wysokiej jakości i wybór zwycięzcy w kategorii animacji też jest najtrudniejszy, bo jest najwięcej bardzo dobrych i
szczególnych produkcji. Bardzo Wam dziękujemy za wywiad, a teraz zapraszamy Was na aftermovie z właśnie festiwalu, o którym rozmawialiśmy.
witamy z powrotem. Znowu wracamy do naszych potencjalnych kandydatów. Dzisiaj jesteśmy teraz jesteśmy z Leną i Melanią. Cześć, jak się czujecie? Dobrze, chyba dobrze. No, dobrze. Słuchajcie, jakie było wasze pierwsze wrażenie? No bo duża szkoła, duża społeczność. Jakie było wasze pierwsze wrażenie? No w zasadzie troszkę na początku się przestraszyłam, bo dużo osób było na samym początku i też pana DDB jest. Przestraszyłam się trochę go, ale tak to całkiem spoko. Ładna szkoła, to na pewno. Ale pan DDB, on wydaje się taki groźny, tak, że jest mega miły i wszyscy go naprawdę lubią, także pozdrawiam pana profesora. No, dużo ludzi rzeczywiście, ale bardzo ładny budynek, taki nowoczesny, to duży plus. A na jaki profil planujecie się wybrać? Myślałyście już o tym? Raczej biolchem mat albo chemfiz mat. Ja też myślałam o biolchem mat. O, to tak jak my też jesteśmy, tak, z tego profilu. Tak, my jesteśmy na biolchem mat, polecamy naprawdę serdecznie. Mega. No dobra, to kogo chcecie pozdrowić? Mamę, na pewno pozdrawiam mamę. O, pozdrawiamy tatę, pozdrawiamy mamę. I siostrę. I siostrę. Ja pozdrawiam tatę i przyjaciółki. Więc pozdrawiamy tatę i przyjaciółki Leny i dziękujemy się bardzo. Za chwilę. Tak, dokładnie.
naszym przenośnym studiu jest tym razem Ala z Ursusa. Czy Alo, jak się dowiedziałaś o Hoffmanowej, o tej szkole? Była w mojej szkole absolwentka mojej podstawówki i bardzo serdecznie poleciła mi tą szkołę. Powiedziała, że jest cudowna i nie ma żadnych wad. A słyszałaś o inicjatywach, jakie nasza szkoła daje właśnie uczniom? Tak, słyszałam o cudownych wyjazdach za granicę oraz zimowych wyjazdach na narty i to bardzo mi się spodobało, dlatego postanowiłam przyjść. Tak, ja właśnie miesiąc temu w sumie wróciłam z wyjazdu zimowego z moją klasą i było mega fajnie. Ja na przykład jestem w pierwszej klasie, więc dopiero na jakim wyjazd to był we wrześniu integracyjny, ale też go bardzo dobrze wspominam. Słuchaj, no to teraz jeszcze raz, kogo chciałabyś pozdrowić? Chciałabym pozdrowić mamę, tatę oraz moją najlepszą przyjaciółkę Julkę. Pozdrawiamy najlepszą przyjaciółkę Julkę, mamę i tatę i zapraszamy za chwilę. Tym razem na naszej kanapie zasiadły wesołe koleżanki z dzielnicy Wesołej Warszawy. Możecie się przedstawić, jak macie na imię? Amelia. Ja, Zosia. Tak. Powiedzcie, jakie było wasze pierwsze wrażenie, gdy weszłyście do naszej szkoły? No, pierwsze wrażenie, jak weszłam, to budynek był bardzo nowoczesny. Odświeżony, tak nawet pachniało jakąś tą nową, świeżą farbą, czy coś podobnego. Bo to jest nasza nowa hala sportowa, która powstała właśnie niedawno, dlatego... No to dlatego tak, właśnie jest ona bardzo wielka, jakieś 3 razy większa od mojej sali gimnastycznej, więc zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie. Następnie były inne sale i pan od DDB, który pał aż taką... taką zachętą, żeby przychodzić na jego lekcje, mimo że powiedział, że albo jest piątka, albo poprawki o 7, to i tak jakoś chciałabym pójść na jego zajęcia. Pan profesor jest naprawdę niesamowitym nauczycielem, także... Tak. No ogólnie koleżanki, które nas uprowadzają, są mega jakby spoko, no fajna atmosfera naprawdę. A coś wam powiedziały takiego? O czym opowiadały? Ogólnie opowiadały, jakie są tutaj profile, jakie na przykład tutaj korytarze są, jak można było... No opowiadały po prostu, nie?
No i tam opowiadał też. Korytarze się dzielą na jakby przedmioty i też właśnie opowiadały o tym, jak jest lekcja EDB, że jest albo 5, albo 1. Tak. Ale no, bardzo, bardzo miłe i sympatyczne osoby. A jakbyście tak mieli w skali od 1 do 10 ocenić Hofdeja i Hoffmanową, to jak byście oceniły? Hofdej jak na razie, no to tak z 9 na 10, takie bardzo duże wrażenie. Sama Hoffmanowa jako budynek no, jest jakby bardzo dobry, też jakieś te 9 na 10, jak 8. Więc no tak po prostu. No, zgadza się z koleżanką. No to super. A chcecie na koniec może kogoś pozdrowić? Mamy tatę, ciocię, komika. Wszystkich babcie. Ludzi z Wesołej, którzy bali się tu przyjechać, bo stwierdzili, że za daleko jest. I wszystkich ludzi, którzy twierdzą, że Hoffmanowa to nie na ich standardy i nie chcieli po prostu przyjechać tu, chociaż zobaczyć. Czyli ogólnie pozdrawiamy ludzi z dzielnicy Wesołej. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. I zapraszamy za chwilę.
Witamy Was po przerwie, a z nami w naszym przenośnym studiu jest już nowy wybrany samorząd uczniowski. W składzie Mateusz Gomuła, przewodniczący. Cześć wszystkim. Oraz Julka Szczęśniak, wiceprzewodniczący. Dzień dobry. Słuchajcie, jaka jest rola samorządu w szkole? No to przede wszystkim samorząd uczniowski jest w naszej szkole odpowiedzialny za realizowanie różnego rodzaju projektów, zarówno własnego autorstwa, jak i projektów uczniów. Działamy po to, żeby w szkole działo się dużo fajnych, ciekawych rzeczy, coś dla każdego, coś, w co możemy się zaangażować i coś, co zwykły dzień w Hoffmanowej po prostu umila. A co planujecie na swoją kadencję? Planujemy zrealizować wszystkie nasze postulaty. W tym momencie zajęliśmy się już organizacją yearbooków, czyli naszych książek rocznikowych dla maturzystów. Teraz trwa także HOF Liga Kopaczy, czyli Liga Piłki Nożnej. No i tak naprawdę powolutku planujemy każdy z naszych postulatów powoli wprowadzić i zobaczymy jeszcze, jak to się rozłoży w czasie wszystko. Wspomnieliście o HOF Lidze Kopaczy. Czy jest jeszcze, bo to jest z piłki nożnej, a czy jest jeszcze na przykład z koszykówki albo z siatkówki? Tak, to właśnie wymieniłeś dwa pozostałe sporty, które mieliśmy w tym roku. HOF Volley League i HOF Basket League to dwie pozostałe inicjatywy. HOF Volley League pierwszy raz w tym roku. Damian Mielcarz tutaj organizował, tutaj serdeczne dzięki. Bardzo fajne inicjatywy, które skupiają nie tylko grających uczniów, ale przede wszystkim znaczną większość stanowią widzowie. Ja to się śmieję, że pół szkoły przychodzi na te nasze turnieje, a naprawdę to jest ciekawy sposób, żeby spędzić przerwę i robić coś innego, coś ciekawego i wesprzeć swoich kolegów. A bycie w samorządzie to jest ciężka praca? Ja bym nie określił tego może mianem ciężkiej pracy, a bardziej wymagającej, bo jest to coś, na co dobrowolnie się zgłosiliśmy. To jest przede wszystkim praca, która daje bardzo dużo satysfakcji, bo kiedy widzimy, co udało nam się zrealizować, widzimy uśmiechnięte twarze naszych kolegów i koleżanek, to no, wynagradza to wszelkie jakieś trudności i rzeczy, z którymi przyszło nam się mierzyć. No ale na pewno jest to ciężkie, myślę, przede wszystkim pod kątem podziału czasu między naukę a właśnie tą działalność. To jest do zrobienia, ale wymaga to pewnych wyrzeczeń i dobrego zaplanowania. Tak, warto też zaznaczyć, że w samorządzie nie jest tylko nasza dwójka, tylko całe prezydium, wszyscy inni uczniowie i tak naprawdę no, cała rada uczniów i wszyscy uczniowie, którzy chcą się angażować, więc tak naprawdę to nie jest aż tak trudne do zorganizowania, ponieważ to nie tylko my i dobry podział czasu tak naprawdę gwarantuje nam powodzenie w tym wszystkim. Wspomnieliście właśnie o HOF Basket League i o Hoffmanowej Lidze Kopaczy i to są inicjatywy z poprzednich lat. I czy planujecie jakieś jeszcze wybrane kontynuować w tym roku? Tak, generalnie kalendarz naszego roku szkolnego jest bardzo napięty, więc też nie wiem, czy znajdzie się czas na przykład na czwartą ligę, ale planujemy na przykład organizację turnieju szachowego, który będzie dużo krótszy i będzie, no wiadomo, to jest zupełnie inna formuła, ale no będziemy starali się, żeby tego sportu było minimum tyle samo, a może jeszcze więcej i żebyśmy przede wszystkim zachowali różnorodność, bo nie tylko sportem człowiek żyje. Poprzedni wywiad chyba dwie godziny temu z Hanią Gerlowską, która jest organizatorką Hofczelli, także coś z kultury też przygotowujemy. A Mateusz, teraz pytanie takie bardziej do Ciebie. Co sprawiło, że zdecydowałeś się kandydować właśnie do samorządu? Generalnie ja byłem wiceprzewodniczącym przez długi okres czasu, przez rok w kadencji samorządu Wojtka Walczaka, ale generalnie to, co napędza mnie do działania w samorządzie, to przede wszystkim ja bardzo lubię coś organizować, bardzo lubię mieć wpływ na to, jak wygląda życie szkoły, mieć wpływ na to, co się dzieje, mieć wpływ na to, jak spędzamy czas, więc przede wszystkim to były te czynniki napędzające moje zainteresowanie właśnie do pracy w samorządzie, ale też myślę, że to było generalnie, tak jak Julka powiedziała, ja nie tylko jestem w samorządzie uczniowskim. Samorząd uczniowski to wszyscy uczniowie szkoły, a kandydować na przewodniczącego i do prezydium zdecydowałem się razem z grupą moich tak naprawdę przyjaciół, którzy wspierają mnie na każdym kroku i wspólnie po prostu stwierdziliśmy, że możemy zmienić naszą szkołę na lepsze i
i zorganizować wiele ciekawych rzeczy, tak jak robiliśmy to do tej pory. Słuchaj, ogląda nas teraz wiele osób, które chciałyby dostać się do naszej szkoły. Czy macie może dla nich jakieś rady? Tak naprawdę nasze rady to, żeby się tak naprawdę nie stresować. Wszystko pójdzie po waszej myśli. My za was tak naprawdę trzymamy kciuki. Tak naprawdę egzaminy przed wami. Powtórzcie sobie tylko jeszcze wszystko, ale wszystko będzie dobrze, naprawdę, nie stresujcie się. Tak, rada jeszcze dla przyszłych hofmaniaczek i hofmaniaków, z którymi zobaczymy się we wrześniu, to angażujcie się we wszystko od samego początku, szczególnie w festiwale, które są tak naprawdę na początku roku szkolnego. Jest to świetny moment, żeby nabrać doświadczenia już od samego początku, poznać wielu ciekawych ludzi i zobaczyć, jak to wygląda od środka, bo tak naprawdę wy stanowicie tak naprawdę przyszłe pokolenie hofmanowej, więc jest to ważne. Słuchajcie, bardzo dziękujemy wam za wywiad. A teraz was zapraszamy na aftermovie z jednego z wydarzeń organizowanych przez samorząd, czyli bal zimowy. Zapraszamy. Państwa serdecznie. Proszę powiedzieć, w jakiej roli znajduje się pan na naszym balu zimowym? Jestem ochroniarzem. I jak się pan sprawdza w tej funkcji? No to myślę, że mogą ocenić koleżanki, koledzy. Ciężko mi cokolwiek odpowiedzieć, to dopiero po owocach ich poznacie, czyli dopiero po efektach. Czy trzeba było już interweniować? Były jakieś niebezpieczne przypadki, które chciały wejść nieproszone na nasz bal? Interwencja była już przeprowadzona, więcej szczegółów nie mogę udzielić. Rozumiem, że to jest sekret zawodowy. Tajemnica zawodowa. Tajemnica zawodowa. Dziękujemy, pełen profesjonalizm. To się szanuje. Dziękuję również państwu. Nagrywasz? Przepraszam bardzo, stop, co tu się dzieje? Jestem Hektorem z Breaking Bad. Polecam serial Breaking Bad i zadzwoń do Saula. Moje prawdziwe imię to Noe Hoffman-Zarecki. Zaprojektowałem szyld do kawiarenki. Polecam zawitać do kawiarenki. Może w następnym ujęciu pokażę ci ten szyld. Był zachowany w konwencji Microsoft Comic Sans, czyli mojej ulubionej czcionce. A może bym spytała te dwie dziewczyny, jak się bawią na balu zimowym. Dzień dobry, jak się bawicie? Czy mogę przeklinać? Nie, no zajebiste. Wspaniale. To się wypika. Powiedzcie mi proszę, Jezu, jakie po prostu fantastyczne pytanie od wspaniałej reporterki. Gdybyście miały mianować kogoś na króla i królową balu, to kto to by był i dlaczego? Ja nie wiedziałam, że jest taka opcja, ale w sumie ja mogę mieć króla. A kto byłby twoim królem? Z wyborem, zgadzasz? Nie wiem, czy to ma być królowa, czy król. To zależy. A dobrze, dobrze. Rozumiem, że casting otwarty. Jak najbardziej, zapraszam. Uważam, że powinny być albo dwóch królów, albo dwie królowe. Queer mind, queer world. Dzień dobry. Ja wiem, że ja przeszkadzam właśnie twoje siedzenie w telefonie, ale no muszę temu zaradzić. Dlaczego? Jak jest bal zimowy, siedzisz w telefonie. No widzisz, czekam na koleżankę, bo ma zaraz wejść, no to muszę poczekać, tak by wypadało chyba, nie? Koleżankę. No, koleżankę. Czy coś więcej? Nie, no koleżankę, no nie przesadzaj. Koleżanka ma chłopaka, także... A, już chciałam powiedzieć, sprawa rozwojowa. Wiesz, chłopak nie ściana, można przesunąć. No niby tak, ale nie wiem, czy by się koleżanka nie obraziła, jakby teraz obejrzała. To koleżanka nie będzie tego. To dobrze. Bo obawiam się, że możemy to wstawić. Możecie? Możemy, wszystko możemy. No ja wiem, że wy wszystko możecie, ale czy chcecie takiego przystojniaka wstawiać na...
Nie wiem, gdzie wy to wstawiacie. Jak to na co? Na kanał Hof TV? Nie obserwujesz nas z dzwoneczkiem na YouTubie oraz Instagramie? No, pewnie obserwuję, ale jakoś... obserwujesz, w tym momencie sprawdzasz, wyciągaj telefon. Nie ma problemu. Ale wy w ogóle coś tam wstawiacie? Bo ja nie widziałem. Jak to, czy coś tam wstawiamy? Kolego, to jest karygodne. Chodzi do Hoffmanowej i nie obserwuje Hoffmanowej telewizji z dzwoneczkiem. No zaraz sprawdzimy. A czemu nie ma dzwoneczka? Nie ma, ale będzie. Już jest dzwoneczek? Elegancko, no. Elegancko, dziękuję bardzo. Pozdrów, siemano, pozdrawiamy koleżankę. No wiesz, my na razie pracujemy, ale ty też się baw dobrze i ha! Zapraszam do wywiadu. Ja bym chciała sobie zjeść babeczkę, więc ty będziesz opowiadał, jak się bawisz na balu, a ja będę jeść. Co ty na to? Według mnie doskonale. Super. A mam trzymać, tak? Zabawa jest świetna, naprawdę. Widać, że mamy też bardzo pyszne jedzenie. Babeczka czekoladowa, jak sądzę, z polewą lukrową. Na sali możemy zaobserwować bardzo dużą aktywność. Pogoda również bardzo świetna, wiatru nie ma, sędzia słaby. Tak, jest doskonale. I Forza Firenze oddaję. Jesteś panem? Jestem panem, tak. Na jaką piosenkę czekasz najbardziej, Forza Firenze? Może nie Forza Firenze, czekam na Seksoholika. Nie wiem, może się znajdzie. Ale na Forza Firenze również, więc... Powiedz, jesteś tu sam z kimś? Chcesz jakąś koleżankę pozdrowić? Nie, no pozdrawiam wszystkich, naprawdę. Dyplomatyczna odpowiedź. No wiesz, no nie mogę tak, wiesz, od razu... Możesz, musisz. Konkretnej osoby. Nie no, pozdrawiam wszystkich, naprawdę. Wszystkie klasy, wszystkich moich znajomych. Jest super. Ostatnie pytanie. Musisz, a tak naprawdę nie pytanie. Musisz powiedzieć nam jakiś sekret, którego nie powiedziałeś nikomu. Jaki i to sekret? Zostanie pomiędzy nami a kamerą. Kurczę, jakiś taki sekret? No. Wiecie co? Niestety lubię bardziej wodę niegazowaną od gazowanej. Dziękuję. Naprawdę? Do widzenia. Dzień dobry. Wiem, że mnie słabo słychać, ale się staram jak mogę. Jesteście pod sceną, czy jesteście wielkimi fankami Forza Firenze? Tak. A na jaką piosenkę najbardziej czekacie? Powtórz pytanie. Na jaką piosenkę ich najbardziej czekasz? Bo miejmy nadzieję, że nam coś zagrają. Tą ostatnią. Śmiałeś się z koleżanek, a teraz śmiałeś się z koleżanek, to sam będziesz miał wywiad. Ja się nie śmiałem. Nie śmiałeś? Nie. Ale ja to wszystko na kamerze. Nie. Rozumiem, że chcesz je pozdrowić bardzo serdecznie. Ja pozdrawiam o tamte i pozdrawiam mamę. Mamę pozdrawiasz? Tak. Mama będzie oglądać? Będzie oglądać. I jak mama na imię? Angela. Angela pozdrawiam. Ani poczekaj, ja nie jestem z nią na ty jeszcze. Pani Angelo. Pozdrawiamy panią Angelę. Thank you.
teraz czas na wywiad z bliską mi inicjatywą naszej szkoły, a mianowicie Chow Wolontariatu, którym też się udzielam. Jest z nami szefowa Aurelia Samul oraz członkini Aleksandra Skibicka. Witamy Was. Powiedzcie, jakie akcje są przeprowadzane w naszej szkole? Najważniejsza, chyba taka największa od wielu lat, już prawie 13, WOŚP w naszej szkole jest organizowany. W tym roku po raz pierwszy nie było żadnych błędów w policzeniu, więc jesteśmy z tego bardzo dumni. Akcją, która też jest bardzo bliska naszym sercom, jest Rock and Roll. To jest pierwsza akcja, którą ja organizowałam jako szefowa, więc bardzo ją lubię. Od kilku lat zajmujemy się też liczeniem monet na górę grosze, na... A najbliższą akcję, którą mamy zamiar przeprowadzić, to jest współpraca z Caritasem. Z okazji akcji Szkoła Szkole to będą koncerty charytatywne. A pamiętacie może, ile udało Wam się zebrać na WOŚP pieniędzy? To będzie 88 987 zł. Wow. 89... Co? Ale jaka dokładna kwota? No i to jeszcze w samych jakby w samej gotówce, nie licząc skarbonki, nie licząc licytacji. Bardzo sama dużo. Gotówka? Sama gotówka. No, kurczę. Robi naprawdę wrażenie. Robi wrażenie, naprawdę. Słuchajcie, no mówiliście o akcjach, nie? A w jaki sposób Wy je organizujecie? Akcje, tak jak każdą akcję, organizuje się dosyć długo, ale naszym pierwszym etapem, jeżeli chodzi o wolontariat, chcemy najpierw zebrać ludzi, którym zależy na tej akcji. Żeby to byli ludzie, którzy naprawdę interesują się sprawą, dla której to robimy, bo nikt nie robi tego z przymusu. I wszyscy to robią z zaangażowania w celu, który im jest bliski. Szef wybrany dla danej akcji później przedstawia wszystkim osobom właśnie chętnym, jaki jest plan działania. Później organizujemy jakby odpowiednie warunki pracy, żeby ze wszystkim wyrobić się na czas i przystępujemy do działania. Czasu jest dużo, staramy się zawsze zacząć akcję tak miesiąc wcześniej. Mamy spotkanie, gdzie każdy ma swoje własne pomysły na akcję, żeby zobaczyć, co będzie najlepsze. A w jaki sposób można dołączyć do Was? Dołączyć można pisząc do nas na maila wolontariat@hoffmanowa.pl albo zgłosić się przez witrynę, która jest obecna, taki formularz Google, na naszym Instagramie Hoff Wolontariat. A... Co w Waszej pracy, czyli jako pracy wolontariatu, sprawia Wam najwięcej radości? Myślę, że najlepsza jest atmosfera. Fakt, jak można poznać nowych ludzi na naszych spotkaniach. Jak na przykład ostatnio mieliśmy takie spotkanie, gdzie po prostu razem sobie jedliśmy jakieś przekąski, co jakby daje świetną atmosferę, taką przyjacielską. Naprawdę. Ja właśnie bardzo lubię to, że przez to, że każdemu zależy, to każdy chce tam być i każdy jakby daje najlepszą część siebie do tego miksu. Ale oczywiście najfajniejszym jest, jak akcja wyjdzie, jak przy WOŚP-ie zbierzemy 89 tysięcy i jesteśmy w stanie przekazać to dalej, wiedząc, że zrobiliśmy bardzo wiele jako cała szkoła. Powiem Wam szczerze, że cały czas do mnie to nie dociera, że oprócz tych 89 tysięcy jeszcze skarbonka, no naprawdę, to naprawdę robi wielki szacunek dla Was za to, naprawdę. A jakbyście miały tak wskazać taką top of the top, jakąś akcję, która Wam zapadła w pamięci, z którą jesteście najbardziej związane? Ja muszę przyznać, że Rock and Roll, jako moja pierwsza akcja, którą prowadziłam, mi zapadł w pamięć. Jest to trochę najmniej dobrze zorganizowana akcja ze wszystkich, które na razie byłam w stanie organizować, ale jest mi bardzo bliska i w tym roku znowu będzie Rock and Roll. I nie mogę się po prostu doczekać. Znaczy, ja też nie mogę tak jak Aurelia powiedzieć, bo ja dołączyłam w tym roku, ale to może zabrzmi banalnie, ale bardzo podoba mi się WOŚP, jakby cały klimat przeprowadzania wszystkich akcji, szczególnie licytacji. Naprawdę, to jest po prostu nie do oddania w słowach. Bardzo Wam dziękujemy za wywiad. Na pewno zachęcił on potencjalnych pierwszaków do dołączenia do Hoff Wolontariatu. A my, drodzy widzowie, zapraszamy Was na krótką przerwę, a już po niej wywiad z naszą szkolną telewizją Hoff TV! Thank you.
Naszymi najlepszymi, najzdolniejszymi, najbardziej zorganizowanymi, najbardziej szanowanymi w całej szkole, czyli naszymi szefami HOF TV. Czyli szef Norbert Winkowski, wiceszefowa Maria Barszczewska oraz kolejna wiceszefowa Matylda Brzyska. Słuchajcie, no my was znamy, no wiadomo, ale czym dokładnie zajmuje się praca HOF TV? Praca HOF TV polega głównie na relacjonowaniu i dokumentowaniu życia szkoły, ale też rozwijaniu pasji i talentów naszych członków, czyli przez na przykład dajemy szansę naszym członkom tworzyć własne materiały, występować na transmisji, siedzieć za komputerem, za kamerami, także tak. A możesz mi powiedzieć, Matylda, jak wyglądała w tym roku rekrutacja do HOF TV i czy każdy nawet bez doświadczenia jakiegoś może dołączyć? No to w tym roku rekrutacja wyglądała tak, że chętnie wysyłali nam jakieś swoje pomysły albo już gotowe filmiki na to, co moglibyśmy zrealizować w przyszłym roku. No i tak naprawdę wszyscy, którzy się zaangażowali i później pokazali nam, że zależy im na tym, żeby do nas dołączyć, zostali przyjęci. A jeśli chodzi o doświadczenie, to tak naprawdę nie trzeba mieć żadnego, no bo prowadzimy szkolenia na początku, tak, żeby wszystkim wszystko wyjaśnić. Właśnie, a propos szkoleń, nie? Jak one wyglądają? No to w tym roku na początku po prostu ogłosiliśmy, że będzie takowe szkolenie. Zaprosiliśmy naszych absolwentów, trochę więcej sprzętu udało nam się zorganizować. Była krótka prezentacja, wprowadzenie ogólne o podstawach nie tylko filmu, ale także fotografii. Wytłumaczenie ogólne, jak działa aparat. No i takie wprowadzenie w tajniki prowadzenia transmisji. A teraz, Norbert, mogłeś może zinterpretować, przybliżyć nam, co oznacza słynne motto, żebym się teraz nie pomyliła, dicere faciento? Tak, bardzo dobrze wymówiłaś, gratuluję. Łaciny lekcje się opłacają. Pani profesor Tryc byłaby dumna. Z łaciny tłumaczymy to na nauka przez pracę. No i to jest jakby nasze motto, no, w ten sposób działamy, czyli uczymy sztuki filmowej, może to zbyt górnolotnie, ale jakby jak tworzyć transmisje, jak tworzyć filmy, reportaże, wszystkie materiały na naszym kanale, po prostu przez praktykę. Trochę rzucamy naszych członków na głęboką wodę i patrzymy, co z nich wyrośnie. I zazwyczaj bardzo dobrze to wychodzi, więc tak, więc dlatego jest to nasze motto ja osobiście też bardzo je lubię, bo no, według mnie nauka przez praktykę jest dużo lepsza. A ile czasu poświęcacie na różne eventy? No bo wiadomo, festiwale, jakieś takie właśnie na przykład dzisiejszy HOF Day. Czy nie macie przez to problemu z nadrabianiem lekcji po ewentualnych nieobecnościach?
No to powiem tak, kluczem jest organizacja i systematyczność. Są nieobecności, są lekkie braki, wszystko jest do nadrobienia, wszystko jest do opanowania. No tylko trzeba wcześniej usiąść, zaplanować, przemyśleć wszystko, ale na spokojnie. A czemu właściwie tak zdecydowaliście się dołączyć do Hof TV? Czy wcześniej już interesowały Was kamery, światła, montaż? Czy dopiero po przyjściu do Hofmanowej i zobaczeniu, jak to wygląda, Was to zainteresowało? Po kolei. No to ja postanowiłam dołączyć do Hof TV, bo zobaczyłam ich piękne plakaty rekrutacyjne, to na pewno. Ale także dlatego, że chciałam zrobić coś nowego i trochę się nauczyć. No i też jakby interesowałam się tworzeniem grafik, więc też znalazłam coś dla siebie. No to ja generalnie już w podstawówce chciałam się jakoś bardziej zaangażować w eventy, które były organizowane od strony technicznej, natomiast nigdy nie miałam okazji i tak na dobrą sprawę, kiedy składałam już papiery do szkoły, już byłam przekonana, że na pewno będę aplikować do Hof TV. No właśnie głównie ze względu na to, że chciałabym się rozwijać, chciałabym poznać właśnie tajniki sztuki filmowej, tak jak Norbert powiedział. Trochę też fotografii, bo wbrew pozorom z tym też mamy styczność. No i jak to wygląda od zaplecza po prostu. Bardzo Wam dziękujemy za wywiad. Przepraszam bardzo, zapomniałam ja o szefie. Trochę pochwalę, znaczy pochwalę, może inaczej. Ja miałem przed liceum, przed Hof TV miałem trochę historię z filmem, czy filmem. Prowadziłem amatorski kanał na YouTube gamingowy, także stąd mniej więcej, zaraz spadnie nam poniczka. Więc to też jakby skłoniło mnie dołączenia do Hof TV, no potem się potoczyło już, ale no tak, także pasjonuję się bardzo. Filmem. No. Ja właśnie chciałam wspomnieć, że dzięki tej trójce oraz całemu sztabowi, który siedzi właśnie za komputerami, kamerami, powstał ten Hof Day i dzięki niemu uczniowie, którzy nie mieli możliwości, aby pojawić się stacjonarnie na naszym Hof Dayu, mogli go obejrzeć na transmisji. Więc bardzo Wam dziękujemy. Bardzo Wam naprawdę dziękujemy, bo to co Wy robicie i ile czasu w to wkładacie, to jest naprawdę godne coś niesamowitego. Jest warto. No. No dobrze, no to dziękujemy Wam w takim razie za wywiad, a my się zaraz widzimy na krótkiej przerwie.
Nasze wydarzenie powoli dobiega już końca. Słuchaj, Marysia, mam dla Ciebie i dla naszych widzów pocieszenie. Widzimy się już w przyszłym roku. No dobra, ale na razie oficjalnie zamykamy naszego Hofdeja.
ale zapraszamy Was na nasze media społecznościowe. Na naszą stronę internetową www.hoffmanowa.pl. Na naszego Instagrama, TikToka, Facebooka oraz na kanał Hoffmanowa Television. Na którym koniecznie musicie zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem. Bo legenda głosi, że ci, którzy nie włączą dzwoneczka, zostaną nawiedzeni przez groźnego woźnego. Lepiej zostawić, naprawdę. Mówili do Was Marysia Bieniek i Hubert Redak. Do zobaczenia we wrześniu. Thank you.